Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu, w piątek, czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy sobie od przekoju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. W dalszej części naszego spotkania podsumujemy obecną sytuację, która panuje na rynkach zagranicznych, jak i również zobaczymy, co ciekawego wydarzyło się w dniu dzisiejszym na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, aby YouTube informował cię o każdym kolejnym nowym nagraniu. jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. I teraz już nie przedłużając, przychodzę do pierwszych informacji ze świata. Niemcy obniżają na 3 miesiące stawki podatkowe na paliwa. W związku z gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej po wybuchu wojny na Ukrainie, Bundestag zaprobował w czwartek wieczorem obniżenie w czerwcu, lipcu i sierpniu stawek podatkowych na paliwa do poziomu dozwolonego przez Unię Europejską. Oznacza to, że w przypadku litra benzyny udział podatków, w tym VAT, zmniejszy się o ponad 35 eurocentów, a w przypadku oleju napędowego także łącznie z podatkiem VAT o blisko 17%. Tym samym obniżamy... Ceny paliw na stacjach do poziomu sprzed obecnego kryzysu, ocenił deputowany SPD. Niemiecki eksport do Rosji spadł w kwietniu o 63% w porównaniu z poprzednim rokiem. W kwietniu wartość niemieckiego eksportu do Rosji wyniosła około 900 milionów euro, czyli o 63,1% mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, poinformował w piątek Federalny Urząd Statystyczny. W kwietniu 2021 roku wyeksportowano towary o wartości 2,3 miliarda euro. Tym samym objęta sankcjami ROSA spadła z 5 na 14 miejsce na liście najważniejszych krajów dla niemieckiego eksportu poza Unią Europejską. Media Rosja rozważy zniesienie limitów wieku dla zawodowych żołnierzy. Duma Państwowa Rosji rozważy zniesienie wszelkich ograniczeń w wieku dla zawodowych żołnierzy służących w rosyjskim wojsku, co oznaczałoby, że będą do niego mogli wstępować Rosjanie po 40 i obcokrajowcy po 30 roku życia. Ciekawe, leczmy dalej. Blinken: Rosja używa żywności jako broni. Sekretarz Stanu USA Antony Blinken oskarżył w czwartek Rosję o używanie żywności jako broni na Ukrainie poprzez blokowanie dostaw nie tylko dla mieszkańców tego kraju, ale także dla milionów ludzi na całym świecie, które polegają na ukraińskim eksporcie. Rekordowa liczba miliarderów w Wielkiej Brytanii. Rosjanie spadają w rankingu. W czasie, gdy spora część mieszkańców Wielkiej Brytanii zmaga się z rosnącymi kosztami życia, do rekordowego poziomu wzrosła w tym kraju liczba miliarderów. Jest ich obecnie 177, o 6 więcej niż przed rokiem. Rekordowy jest również łączny majątek wszystkich miliarderów na liście. Wynosi on 653 miliardy funtów. O 55 miliardów, czyli o 9,4% więcej niż przed rokiem. No pięknie, daj znać co o tym sądzisz w komentarzu. Lećmy dalej. Portugalia gotowa zaoferować Polsce pomoc. Humanitarną i energetyczną. Ciekawe. Przebywający w Warszawie premier... Portugalii w rozmowie z portugalskimi dziennikarzami zapowiedział, że jego kraj jest gotów przekazać 50 milionów euro na funkcjonowanie działających w Polsce ośrodków dla uchodźców z Ukrainy, a także wesprzeć Polskę i inne kraje Unii w ramach polityki energetycznej. No to popatrzmy na to. Parlament Europejski chce konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Parlament Europejski twierdzi, że istniejące instrumenty budżetowe Unii nie wystarczają, by złagodzić negatywne skutki wojny na Ukrainie i koszty. Jakie Unia poniosła w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję, apelują więc o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków dla przedsiębiorstw energetycznych, zajęcie i konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów oraz o zwiększoną elastyczność unijnego budżetu. Inflacja wkroczyła do ostatniego bastionu stabilnych cen. No to popatrzmy, o jakie państwo chodzi. Kwietniowa inflacja CPI w Japonii po raz pierwszy od ponad 7 lat przekroczyła 2%. Podobnie stało się w Szwajcarii. Oznacza to, że inflacyjna fala wykreowana przez rządy i banki centralne wdarła się już do ostatnich bezinflacyjnych bastionów. W kwietniu inflacja CPI wyniosła 2,5% rok do roku wobec 1,2% odnotowanych w marcu, poinformowało w piątek Biuro Statystyczne Japonii. Ten oto sposób, po raz pierwszy od ponad 7 lat, inflacja konsumencka w kraju kwitnącej wiśni przekroczyła dwuprocentowy cel Banku Japonii. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik po wyłączeniu cen żywności, paliw i energii, przyspieszyła z 0,8% do 2,1% rok do roku. Był to wynik oczekiwany przez ekonomistów. Dodajmy przy tym, że Japonia od wielu lat pozostaje jednym z najdroższych miejsc do życia na świecie. No to popatrzmy, jak tam dane z naszego państwa. Ceny producentów rosną najmocniej od 27 lat wystrzał inflacji PPI. Inflacja producencka za kwiecień znowu pobiła wieloletni rekord. Dane. Zaprezentowane przez GUS pokazują, że ceny producentów rosną najszybciej od 1995 roku. Największy wzrost dotyczył wytwarzania i zaopatrywania w energię. W kwietniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były aż o 23,3% wyższe niż przed rokiem, podał GUS. Tak wysokiej dynamiki nie odnotowano od 1995 roku. Inflacja PPI wyraźnie przyspieszyła wobec 20% odnotowanych w marcu i przebiła oczekiwania analityków. Konsensus rynkowy przewidywał 20 i 40% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ceny wzrosły o 1,9%. Popatrzmy jak te konkretne wyniki się prezentują. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. O 44%. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o ponad 29%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o ponad 44%, a w górnictwie rud metali o 19,4%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o ponad 20%. W tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 90,3% podaje komunikat GUS. No i pozostałe możesz sobie tutaj zerknąć, zatrzymać i przeczytać, bądź wbić na bankiera i się z tym na spokojnie zapoznać. Popatrzmy jeszcze na to. Nominalnie płace pędzą jak szalone, realnie ledwie dzipią. No to popatrzmy. Nominalny wzrost zwanej średniej krajowej był w kwietniu najwyższy od przynajmniej 2005 roku, odkąd dysponujemy porównywalnymi danymi. Jednakże prawie cały wzrost płac przejadła inflacja, przez co nominalna dynamika wynagrodzeń znalazła się w pobliżu zera. Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w kwietniu 2022 roku 6626,95 zł brutto i było nominalnie, to znaczy bez uwzględnienia inflacji, aż o 14,1% wyższe niż przed rokiem, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż rekordowe 12,8% odnotowane w lutym 2008 roku. To także rezultat znacznie przekraczający rynkowy konsensus. Ekonomiści spodziewali się wzrostu średniego wynagrodzenia o 12,6%. W marcu wzrost płac wyraźnie przekroczył rynkowy konsensus, który zakładał 10,5% i wyniósł 12,4% rok do roku. Zresztą już dane za luty pokazały najszybszy od prawie 14 lat wzrost nominalnych płac. Warto też uwzględnić wpływ bardzo wysokiej inflacji, która zjada już niemal całość wzrostu średniej krajowej. W kwietniu inflacja CPI osiągnęła 24-letnie maksima na poziomie 12,4% rocznie. Oznacza to, że realna, roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła zaledwie 1,55%. Możemy już mówić o pojawieniu się zjawiska spirali cenowo-płacowej. Rosnące ceny w sklepach skłaniają pracowników do żądania wyższych płac i coraz częściej oczekiwania te są realizowane przez pracodawców. Ci z kolei podnoszą ceny swoich wyrobów, aby zrekompensować sobie wzrost kosztów pracy, energii i półproduktów. W ten sposób powstaje błędne koło inflacji cenowej, które trudno będzie przerwać bez zdecydowanego osłabienia popytu konsumpcyjnego i wzrostu gospodarczego. Dokładnie, leczmy dalej. Pensja minimalna wzrośnie dwa razy. Rząd planuje podnieść ją w sumie o 490 zł. Ciekawe, to popatrzmy na kilka szczegółów. Rozważamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 roku do 3350 zł, a od lipca do 3500. Wynika ze słów Marleny Malung, minister rodziny i polityki społecznej, na czwartkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Pisze o tym Piątkowa Rzeczpospolita. Tak więc czekają nas dosyć ciekawe. Podwyżki, jak podaje Rzeczpospolita, ostateczna propozycja rządu w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku będzie znana najpóźniej 15 czerwca. A będzie to podwyżka niezwykła, bo podwójna, podkreśla gazeta. Ze względu na wysoką inflację, przepisy przewidują, że poza tradycyjnym ustawowym podniesieniem tego wynagrodzenia od stycznia w lipcu powinna nastąpić także druga podwyżka. To pierwsza taka operacja w historii przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ta podwyżka w przyszłym roku powinna wynieść co najmniej 406 zł. Związkowcy wskazują na co najmniej 411 zł, czytamy. No bardzo ciekawe. Daj znać co o tym sądzisz w komentarzu. Lećmy sobie dalej. Polski przemysł zwalnia. Dane zaskoczyły negatywnie. Polska produkcja przemysłowa tym razem zaskoczyła odczytem niższym od prognoz ekonomistów. Z opublikowanych w piątek danych GUS wynika, że wartość produkcji sprzedanej rosła dalej w dwucyfrowym tempie, ale nie tak dynamicznie jak w pierwszym kwartale roku. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w kwietniu o 13% wyższa niż rok wcześniej podał Główny rząd Statystyczny. Dynamika okazała się niższa niż w marcu, wtedy wynik wynosił 17,3%, w lutym 17,6% i w styczniu 19,2% oraz niższa od oczekiwań anetyków. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 15,5%. Tak więc jak widzimy różnice są znaczące i na deserek tą informację również podrzucę na moim Twitterze. Jak jeszcze mnie nie obserwujesz to warto to zrobić. Link jest w opisie, jak i również w komentarzu. BIK. W kwietniu odnotowano duży spadek liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych, a wiadomo, że może to się odbijać na sektorze bankowym. W kwietniu bieżącego roku, w porównaniu z kwietniem 2021 roku, na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano spadek liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych o 38,7%. A ich wartość spadła o 32,5%. Poinformowało w czwartek Biuro Informacji. Kredytowej, no to zobaczymy, jak tam dzisiaj banki radziły sobie na gpw w dalszej części naszego spotkania. Czas na porcję informacji rynkowych. Ropa tanieje w piątek, ale to może być już czwarty tydzień zakończony z wyżkami cen. Ropa naftowa w OSE tanieje w piątek, ale mimo to surowiec zmierza do zaliczenia skromnego. Tygodniowego wzrostu notowań. Na rynkach paliw optymizm co do perspektyw popytu na ropę przeważa nad obawami o zaostrzenie polityki kredytowej przez banki centralne i o spowolnienie gospodarcze, i za chwilkę zobaczymy, ile w tym momencie kosztuje baryłka ropy. Popatrzmy, jak to wygląda u nas. Skąd biorą się rekordowo wysokie ceny benzyny? No to popatrzmy na wyniki. Mijający tydzień przyniósł drakońskie podwyżki cen benzyny. Ceny detaliczne 95 są już wyższe niż były podczas marcowego szoku, co wynika z napiętej sytuacji na hurtowym rynku paliw. Przez poprzednie dwa miesiące najmocniej cierpieli posiadacze aut z silnikiem diesla. Teraz sytuacja się odwróciła to właściciele benzynówek widzą rekordowo wysokie ceny przy dystrybutorach. W trzecim tygodniu maja średnia cena detaliczna benzyny bezolowiowej 95 wyniosła 7,32 za litr i była aż o 41 grosz na litr wyższa niż tydzień wcześniej, wynika z danych BM Reflex. To rekordowo wysoki poziom średniej ceny detalicznej benzyny 95 w całej historii trzeciej RP. Co gorsza, z tygodnia na tydzień skala podwyżek jest coraz większa. W pierwszym tygodniu maja litr 95 podrożał przeciętnie o 15 groszy, a w drugim o 21 groszy. Benzyna kosztuje już o 82 grosze więcej niż miesiąc temu. Dla porównania, w tym samym czasie olej napędowy potaniał średnio o 7 groszy na litrze i w mijającym tygodniu kosztował 7,27. To o 10 groszy na litrze mniej niż tydzień temu. W ten sposób... Diesel ponownie jest tańszy od benzyny, aczkolwiek oba gatunki paliw wciąż są horrendalnie drogie. Autogaz tankowano średnio po 3,64 kg, niż przed tygodniem. No pytanie, dokąd to wszystko prowadzi? Lećmy dalej: ceny miedzi na londyńskim parkiecie w górę po obniżce 100% w Chinach. Ceny miedzi na giełdzie w Londynie rosną po decyzji Banku Centralnego Chin o obniżce długoterminowej stopy procentowej. Mieć na londyńskim parkiecie w dostawach 3 miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,4% po 9455 dolarów za tonę. Kurs euro bez większych zmian rynek liczy na dobre dane z Polski. Piątkowy poranek nie przyniósł istotnych zmian kursu euro. Analitycy liczą, że mocne dane o polskiej gospodarki pomogą umocnić złotego, zwiększając szanse na dalsze podwyżki stóp procentowych w NPP. I zaraz podsumujemy sobie i zobaczymy, co ciekawego dzieje się na kursie poszczególnych walut. Lećmy dalej. Są chętni do zainwestowania w linię Air France klm Amerykański fundusz inwestycyjny Apollo oraz francuski armator chcą zainwestować w linię lotnicze Air France KLM. Dzięki inwestorom francusko-holenderska grupa lotnicza zamierza spłacić część swojego zadłużenia. Zaciągniętego wobec francuskiego budżetu państwa w czasie pandemii szkodnika, o czym mówimy popatrzmy, Air France-KLM spłaca tak zwaną pożyczkę PGE, pożyczki gwarantowane przez państwo udzielone Air France w czasie pandemii. Dług grupy wobec państwa wynosił 4 miliardy euro, z czego spłacono już 500 milionów euro. Kolejna planowana spłata 500 milionów zmniejszy dług grupy do 3 miliardów. Euro. Lećmy dalej. JSW chce maksymalnie skorzystać z bardzo dobrych warunków rynkowych. JSW chce maksymalnie skorzystać z bardzo dobrych warunków rynkowych, poinformowali przedstawiciele spółki. Sytuacja rynkowa jest bardzo dobra, na poziomach nienotowanych dotąd w historii funkcjonowania spółki, choć ma swój ładunek ryzyka. To sytuacja, z której będziemy maksymalnie korzystać w interesie JSW, powiedział na konferencji wiceprezes spółki. W pierwszym kwartale grupa JSW miała 1,85 miliarda zysku netto, o 82,2% więcej niż w poprzednim kwartale EBITDA. Bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 2,6 miliarda, co oznacza wzrost o 40% kwartał do kwartału. Łączne przychody ze sprzedaży były wyższe o 27,3% kwartał do kwartału i wyniosły 4,93 miliarda złotych. No to co na to Sasin? Sasin, rząd chce zwiększyć wydobycie w polskich kopalniach węgla. Musimy odwrócić trend. W kontekście kryzysu energetycznego, zakazu importu węgla z Rosji, polskie kopalnie mogą zwiększyć wydobycie o 1%. Do 2 milionów ton węgla ocenił wicepremier Jacek Sasin. Zapowiedział ponadto, że zmieniony zostanie harmonogram wygaszania kopalń. Lećmy dalej. Agora zapowiada bardziej selektywne inwestycje. Agora planuje zakończyć pracę nad strategią rozwoju grupy na lata 2023-2027 do końca tego roku, ale już zapowiada bardziej selektywne inwestycje, poinformowała podczas telekonferencji prezes Agory. Popatrzmy na wyniki. Strata netto Agory w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 31,8 miliona wobec 56,3 miliona strat rok wcześniej. Strata operacyjna sięgnęła 22,7 miliona wobec 49,5 miliona strat rok wcześniej. Przychody grupy wzrosły o 73 i 40% do ponad 253 milionów. Według przedstawicieli Agory, motorem poprawy sprzedaży są m.in. wyniki sieci Helios i reklamy zewnętrznej. No to popatrzmy, jak tam w kinach liczba widzów w kinach stałych w 2021 roku wzrosła o 40,9%. W 2021 w porównaniu z 2020 liczba widzów w kinach stałych wzrosła o ponad 40% do 27,5 miliona, wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podał GUS, według stanu na koniec 2021 roku w Polsce działały 523 kina stałe, czyli o 2,3% więcej niż w 2020 roku. Przychody spółki P4 właściciela sieci komórkowej Play spadły w pierwszym kwartale tego roku do 1,77 miliarda złotych z poprzednio 1,81 miliarda. Sprzedaż usług mobilnych wygenerowała ponad miliard przychodów o 5,5% więcej rok do roku. Przychody ze sprzedaży urządzeń spadły do 383 milionów z poprzednio 391 milionów. Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych Play z wyłączeniem N2M wzrosła o 6% to ponad 16 milionów. I na deserek dane z trakcji. Trakcja zdecydowała o utworzeniu rezerw na utratę wartości firmy i z tytułu aktualizacji budżetów kontraktów. Wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto spółki w pierwszym kwartale tego roku był ujemny i wyniósł 20,7 miliona. Wstępne szacunkowo skonsolidowane wyniki finansowe grupy Trakcja za pierwszy kwartał tego roku to 272 miliony przychodów, 18,8 miliona straty brutto ze sprzedaży, 25,6 miliona ujemne EBITDA oraz 62,2 miliona straty brutto, a raport kwartalny pełny poznamy 27 maja tego roku. I zobaczmy, jakie nastroje panują obecnie na rynkach zagranicznych. Widzimy, że na indeksie strachu i chciwości mamy poziom 13, czyli panuje ekstremalny strach, jeżeli chodzi o poszczególne państwa. W dniu dzisiejszym widzimy, że mamy piękną zieleń. Rynki azjatyckie się cieszą, Australia. Południowa Afryka dzisiaj widzimy, że zalana czerwienią, większość krajów europejskich również w zielonych barwach, Brazylia piękna, dzień, rynek kanadyjski podobnie. No to zobaczmy jeszcze interwał tygodniowy, skoro tydzień dobiega końca. Widzimy, że na tygodniówce również Piękna zieleń. Jeżeli chodzi o SP 500, popatrzmy, co się dzieje w tym momencie. Widzimy, że Tesla na przykład traci 3%, Amazon zyskuje 2%, Nvidia spada 2%, Apple prawie do procenta na plusie dobija, Microsoft powyżej procenta. I mamy też sektory, które dzisiaj dosyć ciekawie się przeceniają. I popatrzmy również na interwał tygodniowy bo tutaj już na tygodniówce aż tak pozytywnie nie jest. Mamy zdecydowane sektory, które się wyprzedawały dosyć konkretnie. Popatrzmy, to warto zatrzymać i mamy tutaj dwucyfrowe, przepotężne spadki, jeżeli chodzi o właśnie te poszczególne sektory, ale również mamy takie, które całkiem ciekawie się zachowywały. Zobaczmy, co ciekawego dzieje się na tych topowych indeksach. Jeżeli chodzi o ropę, widzimy, że w tym momencie w zatrzymaniu ropa kosztuje niecałe 110 dolarów za baryłkę, DAX. Schodzi, chociaż jak widzimy, sesja dzisiaj była na plusie, w tym momencie jest 113 970 punktów. SP 500 spada i czyżby Stany chciały jednak zakończyć ten tydzień na potężnym minusie, wybijając ten poziom wsparcia, to dopiero by się działo. Pamiętajmy, sesja trwa do ostatnich sekund. 3876 punktów w tym momencie. Nasdaq również spada. 11800 punktów. Dow Jones spada i to potężnie. 31 31000 punktów. I Russell też na minusie 1755 punktów. Metale. Srebro. Korekta. 21,69 dolarów za uncję. Złoto. Delikatny jeszcze plusik. 1841 dolarów za uncję. I zobaczmy waluty do zotówki Frank tanieje 4,49 funcik. W dół 5,45 euro. W dół 4,60 62 i dolar w dół 4,38. Jeżeli chodzi o kolejny istotny rynek, to jest oczywiście rynek krypto. Popatrzmy tutaj indeks strachu pokazuje nam strach na poziomie 13 i drugi 32, jak widzimy nastroje jednak pod dyktando sprzedających jeżeli chodzi o topową setkę widzimy, że Bitcoin cofa w ciągu ostatniej doby o ponad 2% i za jedną sztukę trzeba zapłacić 29 647 dolarów Ethereum poniżej 2000 dolarów za sztukę 1,3% na minusie największe skrajności w topowej setce to Atom, który rośnie o 2,5% Hex prawie 7%, Uniswap 5%, a największe spadki to oczywiście UST 18%, SafeMoon 16%, XDC 7 czy 7, również TorChain. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto umieszczam na głównym kaflu kanału, w tym miejscu prawy róg. Tutaj mamy dostęp do Binance'a, tutaj Bybit i oczywiście Kanga, czyli dostęp do możliwości zakupu swoich pierwszych kryptowalut za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie. Tutaj również przypominam o tym, że masz okazję brać aktywny udział w naszych głosowaniach, które znajdują się na karcie społeczność i tutaj mam okazję odnosić się m.in. do niektórych informacji, które na naszych podstawowych się ukazują. Widzimy, że tutaj mamy ciekawe pytanie odnośnie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jak widzimy, czy chciałbyś otrzymywać bezwarunkowy dochód podstawowy? Tak brzmi pytanie. No jak widzimy, 553 oddane głosy zostało w tej ankiecie i zdecydowane nie to 59%. Zobaczymy, czy wyższe kwoty były kuszące. Tak, 16% to za mało, powinno być 25004. Jak będzie 5000, jestem zwa. 10%. To rewelacyjny pomysł. Już szykuję wypowiedzi dla pracodawcy 10%, więc głosy nam się ciekawie rozeszły, ale widzimy, że i tak, i tak zdecydowana przewaga jest na nie. Jeżeli chodzi o kolejne głosowanie, tutaj mamy nowy podatek od nieruchomości. Czy ten podatek stanie się faktem? Tak, uważa 77% głosujących. A w niedzielę dodatkowo zapraszę Cię na przegląd sektora bankowego, gdyż on zwycięża w naszym głosowaniu. Jak widzimy, 36% oddanych głosów jest właśnie na ten sektor. Tak więc na niego zapraszam. Tradycyjnie 18.15 nagranie wleci. I teraz już przejdźmy do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Co tam się ciekawego wydarzyło? Rozpoczynamy od list, które powstały pod wpływem zgłoszenia spółek przez widzów. Tutaj widzimy, że PGE w dniu dzisiejszym zyskuje 1,4%, Makaron 1,37%, w odwrocie Yoshi 3,15%, Wojazd 2,29%. Liderem obrotu, jak widzimy, jest w dniu dzisiejszym JSW 63, prawie 4 miliony. Jeżeli chodzi o listę podroczną, obserwację Rank Progress 2,5% na plusie, Vigo System 1,67%, Arctic traci 2,86%, Asbis 2%, a liderem obrotu jest Orange 73 miliony. Jeżeli chodzi o listę półroczną, Kaspar 4% na plusie, XTB 2%, w odwrocie Biofactor traci 2,38, APC-Rukita 1,33. Na spółkach produkcyjnych w dniu dzisiejszym Haptek prowadzi 4,29% na plusie, PPS ma obrót 3,73, Wawel 2,24%, Harper traci 4,5%, a Excellence 2%. Liderem obrotu Wawel bańka prawie 200%. Jeżeli chodzi o Wiktek, tutaj widzimy, że Asekopol zyskuje niecały 3%, a Atendę 256, XTPL 243%, w odwrocie mamy PURE 4,5%, 6 262, a obrotu jest Orange 23 miliony 17 cyfrowy Polsat. Jeżeli chodzi o Dywidendowe spółki. Tutaj Neuka 4,97 na plusie. Creepy Jar 4%. Mostostal PLC 3,7%. W odwrocie mamy Mennice 4,29%. czy ED Invest 3,27%. Na spółkach energetycznych Zepak dzisiaj na plusie 4,6%. PGE 1,47%. W odwrocie 3 spółki. Eneamel System oraz Photon, Photon traci najwięcej 2,26%. A największy obrót generuje PGE 44 miliony. Na turystyce Rainbow dzisiaj rośnie o 5%. Ponad procent, Enter bez zmian. Efekt również bez zmian. Na odzieżówce Monari zyskuje 5,75%. LPP 3,13%. 2,74. W odwrocie CEDRAL traci prawie 10%, REDAN 7,5%, a iderem obrotu jest LPP 30 milionów, CCC 8,5 miliona. Na gastronomii IBC Polska 8900 na plusie, AMRES z największym obrotem, chociaż co to jest za obrót na AMRES? 214 tysięcy 11 na plusie, SAKANA traci 10%. Na spółkach zwik Ukraina, tutaj widzimy Kernel zyskuje 2,78, a starta 2,30. W odwrocie mamy Energy 3,92 czy 3,45 KSG Agro i Kernel obrót dzisiejszy to 903 tysiące. Jeżeli chodzi o pogromców. W dniu dzisiejszym Neuka prowadzi prawie 5% na plusie. Blir 4,64. W odwrocie mamy Inojin 2,65 czy Biomaxime 2,25. Liderem obrotu Neuka Banieczka i podobnie Mercato, również powyżej miliona. Budownictwo. Tutaj Proje Przem zyskuje 10%. ENAP 7,43 czy Mostostal PC 3,70. W odwrocie Dekpol traci 3,16. Vistal 2,97 czy Merkor 2,82. Liderem obrotu Budimex Bańka 300. Na wiki nieruchomościach Tutaj widzimy, że Plaza Center 5,17 na plusie. Towerin 4,5. W odwrocie mamy Edinwest 3,27, a obrotu jest Dom Development, Bańka 300. Jeżeli chodzi o gaming, widzimy, że Allianz dzisiaj odbija na małym obrocie 27%, DTX 15, czy on one More 10%, no szaleństwa tutaj cały czas niestety nie widzimy. W odwrocie za to Metaversum traci 11%, neuronę 10,90, Sherry 8,5, czy INTM 6%, a obrotu w dniu dzisiejszym jest CD Projekt, 46 milionów, Huge 3,200, czy 2,400 TS Game, sam indeks odbija o 1,5%, kończy dzień z wynikiem 14650 punktów, i popatrzmy jeszcze na shorty. Czy coś uległo zmianie? Widzimy, że w rejestrze krótkiej sprzedaży mamy cały czas 3 shorty na CD Projekt, 2 na Allegro, dodatkowo CCC oraz live chat również w shortzie. Jeżeli chodzi o sektor bankowy, dzisiaj BNP odbija 2,29, ING 1,47. Na plusie również PKWSA Santander oraz drugi Santander. W odwrocie Unicredit traci 1,6, Getin 1,5, AM bank 1,28. Liderem obrotu PKBP 72 miliony i traci 1%, prawie PKO SA 54 miliony, a liderem jeżeli, liderem, jeżeli chodzi o indeks, to 28 na minusie i kończy dzień z wynikiem 5987 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, dzisiaj Letos odbija o 16 ponad procent, VAT 6%, czy ZEPAK 4,64. W odwrocie PGF Grupa 15% na minusie, Stilo 5,45, a liderem obrotu jest Columbus 450 tysięcy. Popatrzmy dalej, co się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o indeksy, to widzimy, że dzisiaj jednak GPW ten tydzień kończy yy, i ten dzisiejszy dzień na plusach. W większości przypadków odzieżówka 2,74, spożywka 1,77. Z głównych indeksów s 80,5% na plusie 17,929 punktów. WIG 20 również na plusie 3500 1782 punkty. I jeżeli chodzi o Envik 40. Tutaj mamy wynik ujemny. 5 setnych na minusie, 4254 punkty. Najmocniej tracącym indeksem w dniu dzisiejszym jest Moto. 4,11 setnych, paliwa 1,44. W szczegółach, jeżeli chodzi o wig 20, Allegro liderem wzrostów 3,80, LPP 3,13. W odwrocie, jak widzimy, mamy JSW 4,12 setnych, Orlen 1,88, a Mbank 1,28. Liderem obrotu Dino 104,73 Orlen szpg 72. Tak więc, jak widzimy, no, obroty dzisiaj dużo słabsze. Jeżeli chodzi o średnie spółki z Envik, 40, tutaj widzimy, że najmocniej rośnie Neuka, prawie 5%, test Games 4,77, czy Huge 4,5, w odwrocie Intercast traci 5,84, Ciech 2,97, a jednym obrotu jest Tauron 10,807,5 milenium. Jeżeli chodzi o Eswig 80, to widzimy, że w dniu dzisiejszym mamy Nevak, który zyskuje 5,69, Rainbow 5,61, Zepak 4,64, w odwrocie Serinus 5% na minusie, Kulnergy cool 3,92, a i obrotu jest Bumech 7,205, Bogdanka. Jeżeli chodzi o mały parkiet, czyli New Connect, tutaj Allianz 2, 20... 27 na plusie. Potem największe obrocie na przykład DOC 18,5%. Czy na przykład InfoScan 8,82, 153 tysiące. Jeżeli chodzi o największe spadki w dniu dzisiejszym na małym parkiecie, zobaczmy co tam dzisiaj się wydarzyło. Widzimy, że najmocniej leci grupa Trinity 13%, Apollo 13, Metaversum 11, 10, Neurony czy Sekana 10. A największe obroty w dniu dzisiejszym generuje na małym parkiecie. Zobaczmy co. Jest to Intel yy, Gsol. 3 200 potężny obrót jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy tutaj już w tle sobie odpalam statystyki dzisiejszej sesji jeżeli chodzi o obroty, wynosiły one 954 637 549 zł, tak więc najsłabsze obroty w tym tygodniu, transakcje zawarto 125 454 zł i jak widzimy projekt Przem zyskuje 10 ponad procent i jeżeli chodzi o APS Energy 788, adiowo 830, Biały 773 0,6 Magnonas, ENA również powyżej 7%. Wotum, banieczka na obrocie 6,5% na plusie. Czynełka, prawie 5%, banieczka na obrocie. No to popatrzmy z drugiej strony, bo dzisiaj, jak widzimy, no niezbyt. Ciekawe te wzrosty. PGF Grupa traci za to potężnie, bo 15% w dół. CDR prawie 10%. Potem mamy na dużym obrocie EcoExport, traci 8%. Czy na przykład Intercars 584 bańka 300%. Liderzy obrotu to widzieliśmy, że Trząs stanowią spółki z WIG 20. I jeżeli chodzi o indeksy na zamknięciu tego tygodnia, widzimy, że WIG cały czas gdzieś tutaj być może próbują nam tworzyć takiego ręża z tych dniówek, tak więc zobaczymy czy to 55 tysięcy wytrzyma jako poziom wsparcia, czy też nie jeżeli chodzi o WIG20 też popatrzmy, mamy taką dniówkę, które utworzyły nam tutaj ciekawego ręża. wiadomo, że z jednej strony chroni 1700 przed spadkami, a z drugiej strony mamy opór na 1800 jeżeli chodzi o SWIG80, to tutaj sytuacja identyczna, popatrzmy jak tutaj się to wszystko wypłaszcza, 18 tysięcy oporem, 17 tysięcy ciekawym poziomem wsparcia i MWIG40 tutaj sytuacja jest analogiczna, 4500 Cały czas niedoścignionym oporem, a z drugiej strony, jak będziemy tutaj jakiegoś szerokiego ręcza chcieli utworzyć, to to 4000 jest kluczowym poziomem wsparcia. Tak więc ja pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki i udanego weekendu. Trzymaj się. Hej!